naszą wycieczkę spotykamy się najpierw w biurze. Także zanim wyjedziemy, małe śniadanko. No i nasz wesoły autobus, proszę bardzo. Lokalna linia autobusowa. Bo Air to jest taka wioska, hej! Air to jest taka wioska tutaj w pobliżu, takie miasteczko. So, let's go! Zobaczcie, jaki tutaj jest mural przy naszym biurze. Tak autobusik wygląda w środku. Ja sobie wzięłam miejsce przy emergency exit. Okej, wesoły autobus rusza. Dzisiaj pogoda nieciekawa bardzo. To jest turecki sklep, ale nie jest za zimno na szczęście, ale bardzo mgliście, chociaż w Niagarze może być zupełnie inaczej, bo tam jest mikroklimat. Nie wiem, czy coś będzie słychać, bo tyle osób naraz rozmawia. Trochę pokażę wam naszego miasta jeszcze po drodze. Centrum medyczne. Jesteśmy bardzo blisko mojego domu cały czas. Mogę więcej wam pokazać miasta, bo nie kieruję. Jest jeden z supermarketów. Zaraz tam po drodze jest polski sklep. Boże, jaki hałas. Tu ktoś, widzę, przybudówkę sobie stawia. Zobaczcie, jak tutaj budują z takich płyt. Później to biją cegłą i wygląda bardzo solidnie, ale nie jest. Tak jak i ten dom obok nas, ten wielki, co się buduje już 3 lata. Takie domki. Nie wiem, wybudowane może w latach 60. czy tam 70. Malutkie. Nowe już. Pewnie gdzieś tam.
zupełnie inaczej to wygląda niż w Polsce, prawda? Przede wszystkim domy są bardzo blisko ulicy i są nieogrodzone. Ogrodzone są raczej tylko od tyłu. I to nie wszystkie. Zobaczcie na te domki, tak jakby jakieś kempingowe gdzieś nad jeziorem, malusieńkie. Mają gdzieś, o ten jest, no w ogóle tutaj remontują, widzę. Niektóre mają mniej niż 80 metrów kwadratowych. Także bardzo, bardzo małe. Połamane. Niedawno taka wichura była straszna. Zobaczcie. Wygląda jak jakaś dżungla tutaj. To jest taki pas zieleni tutaj. Ale strasznie drzew dużo jest na dole. Będziemy wjeżdżać na autostradę. Olbrzymie rondo. Domki takie malutkie, nie wiem czy będzie widać, one są zrobione dla bezdomnych. Zobaczcie, one się nazywają tiny houses. Widzicie? Takie slumsy porobili dla bezdomnych. I w kilku miejscach, tyle że to jest kropla w oceanie, bo jest tyle teraz tych bezdomnych, że nawet 10% nie pokryło zapotrzebowania. Byli takim prawie że pod mostem, powiedzmy, tak przysłowiowo. Powiem wam, że z tą mgłą to czuję się, jakbym była gdzieś w Europie, w Niemczech. Tak mi się jakoś kojarzy. Nie wiem czemu. Że nie ma śniegu, a jest dopiero 2 marca. No dobra, już przyjeżdżamy tutaj na autostradę, więc za bardzo nic ciekawego tutaj nie będzie. Well, thank you for coming on Mike's Magical Mystery Tour.
takie games. Okej, okay, here we go. W autobusie. Także można wygrać okay, różne rzeczy. From the 90s. A photo of what sea serpent famously caught on camera in 1934 was revealed by one of its pranksters as a hoax before his death in 1994. Late night TV talk show. Arsenio Hall. That destination. Amazon. You have to use your... I'm going to start with a really easy one. Where the artist is from. Okay, that's my hint to you. They actually won Australian Artist of the Year in 2022. What's the name of the song? Beds Are Burning. Beds Are Burning by? Midnight Oil. Midnight. Beautiful Great Barrier Reef Cruises on what channel? Ale o tej porze roku to nie wygląda za pięknie tutaj, niestety, ale już jest marzec. I've never been to this one. No. I usually go to Jackson Tricks or Inniskillen, right? I've done the Peller State one. And the Peller too, yeah, I've been there too. Więc jedna z lokalnych winnic, Trios. I będziemy próbować różnych win. Także takie małe wine tasting. Którego zabiłam w mojej łazience niestety zimą, teraz za dużo go podlewałam. No i patrzcie, to jest gdzieś może 1/3 ludzi z mojej firmy. Latem tu jest naprawdę pięknie, jak to wszystko jest zielone. Nasza mała przekąska. Będziemy testować trzy wina.